Szanowni Państwo, chciałbym zaprezentować Państwu materiał, który nakręciłem, bardzo krótki, który nakręciłem w ciągu kilka dni temu praktycznie. To jest materiał z Nowego Jorku, który nakręciłem kilka dni temu. Proszę światła może wygasić. Dzień dobry Państwu. Chciałam przedstawić swoją sprawę, która dotyczy amerykańskiej emerytury. Polskiej nie posiadam, nie będę posiadać, ale zamiarem przeniesienia się do Polski. Dowiedziałam się, że jest podwójnie opodatkowana przez Amerykanów raz, później w Polsce. I prawdopodobnie Polska należy do małej grupy państw, które zgodziły się na taki układ. Bardzo bym prosiła, żeby nasi politycy zajęli się tą sprawą, bo to jest w niektórych przypadkach połowa emerytury jest zabrana, bo i tutaj przez Amerykanów i później w Polsce. Jest to przede wszystkim dużym błędem naszych władz, które nie umiały takiej sprawy załatwić, które nie umiały zadbać o swoich rodaków. A to jest sprawa taka, że ja może nie wrócę do Polski, bo mnie nie będzie stać w Polsce mieszkać, kiedy mnie okroją z tak dużej części mojej emerytury. Jeżeli nie zależy naszym władzom na naszym powrocie, no to nie załatwia. Jak im zależy, to może załatwią. Zdaje się, 3 czy 4 państwa tylko na świecie nie umiały załatwić tej sprawy z Amerykanami. Nie jestem pewna, nie mam wiarygodnej wiadomości, tylko to, co słyszę od osób, które się tymi sprawami zajmują. Ja czym polega? Na czym polega to naliczanie? Połowa polskiej emerytury, czyli jak ktoś ma, zakładamy 500, 600 zakładamy, czyli 300 dolarów jest 300 zł jest przeliczane na dolary. Żeby to wyszło 100 dolarów, umówmy się, to powiedzmy 800. Czyli 400 to jest 100 dolarów i odejmuje się przy naliczaniu amerykańskiej emerytury, te 100 dolarów odejmuje się od amerykańskiej emerytury. I w związku z tym, jeżeli emerytura amerykańska przysługiwała komuś 400 dolarów, to już nie otrzyma tego, tylko otrzyma 300. To jest dla mnie bardzo wielki problem. Bo pracując w Polsce, przepracowałam 13 lat, płacąc podatki, żyjąc jak prawdziwy polski obywatel i uważam, że ja na to zasłużyłam, żeby mieć tą emeryturę. Przyjechałam tutaj, przepracowałam też tam 18 czy 20 lat, to nie ma znaczenia. Też pracowałam, płaciłam podatki i uważam, że tą emeryturę też powinnam dostać, tak jak być powinna. Ale niestety dostałam, przeszłam na wcześniejszą emeryturę, w Ameryce i dostałam pismo może, no nie wiem, 3-4 miesiące, że od tego i tego dnia dostaję prawie 50% obcięte. Dostaję tylko taką emeryturę. Jest cisza. Złożyłam odwołanie, oczywiście. Wysłali mi papier, że będą ze mną rozmawiać as soon as possible. Z kwietnia jest październik, więc nie wiem, kiedy to będzie te as soon as possible. Nie mam pojęcia. Pani, jak ja poszłam, że obcinają tą emeryturę. Tego to właśnie chyba nikt nie wie, nikt nie może tego zrozumieć. Tylko jak ja byłam w ofisie Social Security załatwiać emeryturę, ta pani była tak napastliwa, powiedziała, wszystko musisz powiedzieć, co masz, ziemię, mieszkania, domy, my wszystko znajdziemy, my wszystko sprawdzimy i obetniemy to, co powinniśmy. Bardzo niemiła, bardzo niesympatyczna i właśnie potem za parę miesięcy dostałam już ten papier, że jest tylko... Jak... Ale z jakiej racji urzędnik amerykańskiego ZUS-u wymaga na pani podania majątku? Tak, dokładnie. Dokładnie, no właśnie to jest pytanie. Ja też tego nie mogę zrozumieć. Mnie strasznie to bolało. Przepłakałam parę tygodni z nerwów, bo człowiek pracuje, całe życie pracujesz po to, żeby cię teraz okradli. Tu, tak bogaty kraj, my musimy my ponieść ten koszt i ten ból. To jest straszna rzecz. I to się stało dlaczego? Dlatego, że pani pobiera i w Polsce. Tak, tak. Ale to są groszowe sprawy. Pobieram w Polsce 700 chyba złotych i tutaj już nie chcę nic mówić, bo jest wstyd się w ogóle przyznać, jak obcięli, co człowiekowi zostaje na życie. I czy ty jesteś w stanie pracować, czy nie? Ty musisz pracować, no bo nie dasz rady żyć i musisz iść na ulicę. I nikt ci nie pomoże. Tu nikt nie dba o ciebie. Nie, ja pracowałam w Polsce 28 lat pracy, przyjechałam tu do Ameryki już na green card, potem oczywiście obywatelstwo i tutaj pracuję 16 lat. Za rok
Przysługuje mi 66-letnia emerytura, tu pełna już w Ameryce i oczywiście pobieram emeryturę w Polsce. No i tutaj już trzeci rok z kolei płacę około $300 potrącana emerytura jest za emeryturę polską. Około $300 potrącone jest za emeryturę polską. Przed wyborami pan Kwiatkowski przyjeżdżał często tutaj do nas, do Ameryki i obiecał nam załatwić sprawę emerytur. Do tej pory nie widać go, nie słychać, nie wiadomo co. Dlaczego nic się w tym kierunku nie robi? Bardzo myśmy prosili to, żeby był, coś zrobił w tym kierunku, bo każdy żyje w takim lęku, że każdego to może spotkać, bo dużo moich kolegów czy znajomych takie rzeczy mają tutaj, przechodzą. Ja mówiłam wcześniej, że o tyle mi potrącono, ponieważ otrzymuję polską emeryturę, bardzo małą, tam 700 z czymś złoty, i dostałam na wcześniejszej emeryturze $643. To miałam otrzymywać. Za parę miesięcy przyszło pismo, że dostaję next check will be 330. Więc 643, aż 330, to ile to jest procent obcięte według państwa? Dlatego, że w Polsce mam 713 zł emerytury. Amerykańska emerytura została obcięta 50%. To jest z 643 teraz jest 330. Tak. I jak można wyżyć emerytom po 40 latach ileś tam pracy? Jak można żyć z takiej sumy? Niech mi ktoś wytłumaczy. Proszę państwa, ten materiał nakręciłem dosłownie kilka dni przed przyjazdem, czyli no parę, 2-3 tygodnie temu. Tutaj mam cały referat na ten temat, ale nie będę go czytał, tylko powiem, o co chodzi. Poprzedni rząd zgodził się w umowie ze Stanami Zjednoczonymi, aby polscy emeryci, którzy często przepracowali w polskich przedsiębiorstwach państwowych prawie całe życie, 30-40 lat, zostali potraktowani przez bezduszny kafkowski system amerykański jako pracujący na czarno lub, uwaga, jako niepracujący w ogóle, a żyjący z inwestycji bogacze. Bo ten windfall provision tax, który dotyka polskich emerytów, który poprzedni polski rząd podpisał z rządem amerykańskim i na podstawie tej umowy podaje informacje amerykańskiemu ZUS-owi o polskich emerytach pobierających emerytury w Polsce, a mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Amerykański ZUS ma tak zwany windfall provision tax, właśnie który się odnosi do tych kategorii emerytów amerykańskich, którzy albo nigdy nie pracowali, a pobierają emerytury, ponieważ nigdy nie pracowali, to nigdy nie płacili ZUS-u amerykańskiego, czyli tego Social Security Tax, albo odnosi się do bogaczy, którzy nigdy nie pracowali, bo żyli z procentów w banku, prawda? Niemniej polski rząd zezwolił na to, poprzedni polski rząd zezwolił na to, żeby ci emeryci byli podciągnięci pod tą ustawę. I jest to współudział państwa polskiego w tym rabunku, ponieważ no, polski ZUS i polski, nie wiem dokładnie kto, które ministerstwo, na pewno ZUS, podaje rządowi amerykańskiemu informacje, wiedząc, że jest taka sytuacja. Mało tego, ta ustawa, ja osobiście uważam, że to jest bubel, ponieważ następuje jeszcze dodatkowe przez zaniedbanie, po prostu przez zaniedbanie urzędników czy polityków, którzy podpisywali tę umowę, podwójne uderzenie w emerytów, a zaraz państwu wyjaśnię dlaczego. Otóż jako działacz społeczny, znany w Nowym Jorku, starsi ludzie do mnie przychodzą i proszą mnie o pomoc, żebym z nimi poszedł do tego ZUS-u amerykańskiego, bo tam nic nie można załatwić. Tam nikt nic nie pomoże, urzędniczka siedzi, ma komputer, mówi, ja tu mam tak w komputerze, proszę wyjść, ja nic nie mogę zrobić. Natomiast dowiedziałem się, ponieważ ci starsi ludzie zaczęli mi przynosić dokumentację różnego rodzaju i tam jest wyliczona wysokość emerytury po kursie 2 zł za dolara. Czyli przyjęli kurs z dnia podpisania tej umowy,
I nigdy go nie zmienili, bo w tej umowie nie ma mowy o rewaloryzacji kursu. I jeśli ktoś wtedy, jak podpisywali tę umowę, zarabiał 2000 zł, to polski rząd i amerykański rząd przeliczyli im, że to jest 1000 dolarów. I naliczyli 30% podatku. To jest właśnie podatek dla tych, którzy nigdy nie pracowali i nigdy nie płacili podatku ZUS-owskiego. Czyli z 1000 dolarów to jest 300. Ale tak naprawdę te 2000 złotych, które ci emeryci dostają teraz, to jest 500 dolarów i z tych 500 im się zabiera te 300. Bo to się nie zrewaloryzowało. Ja spędziłem godziny i dnie całe z tymi, z poszczególnymi ludźmi w amerykańskim ZUS-ie i po prostu, no to jest kafkowski system, tam się nic nie załatwi, bo oni się powołują na umowę, mają papiery, że rząd polski przysłał im taką sumę i koniec. Ale to nie jest ten rząd, to poprzedni rząd to zrobił. Ale to jest państwo polskie i teraz nasza ta konferencja jest właśnie po to, żeby sygnalizować takie problemy. Prosić polski rząd, żeby to zmienił, bo to jest w gestii państwa polskiego. Tu nie chodzi o rząd, bo rząd, my wspieraliśmy i wspieramy z całych sił, z całego serca ten rząd, bo nie było przyjaźniejszego rządu dla Polski i dla narodu polskiego przez ostatnich 70 lat niż jest ten rząd. Proszę o tym pamiętać. My nie przyjechaliśmy tutaj wyżywać się na jednym ministrze czy na drugim, ale musimy sygnalizować te straszne rzeczy, które się dzieją we współudziale państwa polskiego. To, że zawinił poprzedni rząd, nie zwalnia państwa polskiego z obowiązku naprawienia tej sytuacji. Ale to ma jeszcze o wiele szerszy, głębszy i dalszy wymiar. Chciałem się odnieść do tych wszystkich państwa przedmówców moich, gdzie mówiliśmy o służbach, o rozbijaniu Polonii. Mówiliśmy o... Z drugiej strony mówiliśmy, jak zbudować polskie lobby. Proszę państwa, sytuacja jest następująca. Większość tych emerytów, no może na pewno nie wszyscy, ale wielu, wielu z tych emerytów, którzy są dotknięci tą ustawą, wyjechało do Stanów jako starsi ludzie za dziećmi. I ci emeryci wychowują polskie wnuki. Dzieci mogą chodzić do pracy, bogacić się, budować domy, przysyłać pieniądze do Polski. A ci emeryci siedzą w Stanach, żeby wychowywać wnuki w języku polskim, w polskiej historii, w polskiej wierze. I to, co państwo polskie robi tym ludziom, to jest po prostu skandaliczne. Ma to wielki wpływ na budowanie, o tym rozmawialiśmy tutaj, tego lobby. No bo z kim my to lobby mamy budować? Z emerytami, którzy zostali w tak straszny sposób poszkodowani przez państwo polskie? Czy z ich dziećmi, wykształconymi bardzo często w Ameryce, młodymi, dynamicznymi, ambitnymi ludźmi, którzy są świadkami tego rabunku, to oni będą lobować za Polską? Nie będą. Może te wnuki, jeśli babcia czy dziadek będą je wychowywać i mówić im, że państwo polskie jest wspaniałe, bo chroni polskiego emeryta w Ameryce, bo dba o niego i nie dopuściło do takiego skandalicznego rabunku, no to może wtedy te wnuki zbudują polskie lobby w Polsce. Ja tylko, mój referat polega tylko na tym, żeby podać państwu jeden przykład, jak to wszystko nie działa, dlaczego nie działa, a jakby mogło działać. Dziękuję bardzo.